Ważny moment pojednania. Dwa dni później Pan powiedział, że będziemy kontynuować pracę. Nagle znalazłam się w kościele naprzeciw grupy osób czekających w kolejce do spowiedzi. Moim oczom ukazały się liczne cienie o ludzkich kształtach i głowach zwierząt. Pętały one powrozem szyję i czoło osoby. Praszła do konfesjonału, szepcząc jej coś na ucho. Nagle jeden z cieni odłączył się niezauważalnie od reszty i przybrał postać kobiety o bardzo prowokacyjnym stroju i wyglądzie, która przeszła przed mężczyzną mającym się właśnie spowiadać. On, rozproszony, utkwił w niej spojrzenie. Ochydne stworzenia, bardzo z siebie zadowolone, śmiały się głośno. Mocował się z nimi anioł, usiłując przepędzić te dzikie bestie. Inną osobą, która czekała w kolejce do spowiedzi, była młoda, bardzo skromna dziewczyna, trzymająca w rękach książeczkę do nabożeństwa. Skupiona, Czytała i rozmyślała. Cienie zbliżyły się do niej, lecz tylko na pewną odległość i nie były w stanie zrobić jej nic złego. Tak jakby anioł stróż dziewczyny był od nich silniejszy. Czekałam, co się dalej wydarzy. Kiedy dziewczyna skończyła się spowiadać, jej strój nie wyglądał już tak, jak chwilę wcześniej. Miała na sobie długą perłową, prawie białą szatę, a na głowie wieniec kwiatów. Odchodziła w towarzystwie czterech aniołów, którzy szli razem z nią w stronę ołtarza. Jej twarz była pełna pokoju. Uklękła przy ołtarzu, by odmówić modlitwę. Z pewnością tę zadaną jej jako pokutę, a rozmodleni aniołowie ze złożonymi dłońmi trwali przy niej W tym momencie widzenie się skończyło a ja znowu znalazłam się w moim domu Pan powiedział Widziałaś przed chwilą dwie osoby przystępujące do sakramentu pojednania Mężczyzna podchodził do konfesjonału rozproszony i bez wcześniejszego przygotowania złe duchy zawsze działają wtedy z większą mocą w przeciwieństwie do niego młoda dziewczyna przygotowywała się do spowiedzi modliła się prosiła niebo o pomoc to dlatego demony nie mogły się do niej zbliżyć a jej anioł stróż którego w modlitwie przyzywała bronił jej skutecznie Później Pan dodał: Wszyscy powinniście się modlić o dobrą spowiedź dla tych, którzy do niej przystępują, bo każda spowiedź człowieka może być ostatnią w jego życiu. Zrozumiałam wtedy, że dzięki modlitwie wstawienniczej również wszystkie te osoby, które znajdowały się w kościele, Mogły pomóc spowiednikowi i penitentom. Zdziwiłam się, że Bóg wzywa do modlitwy za spowiedników, gdyż sama, kilka dni wcześniej, widziałam, że to Jezus przebacza grzech, a nie kapłan. Pan powiedział: Oczywiście, że spowiednicy potrzebują modlitwy, tak samo jak inni ludzie. Mogą ulec pokusie, poddać się rozproszeniu lub zmęczeniu. Pamiętaj, że są tylko ludźmi.